Dzień dobry, Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Jesteśmy pod siedzibą Answer.com w Krakowie, spółki z branży e-commerce, która przygotowuje się do debiutu na polskiej giełdzie. Jak wiemy, branża e-commerce rośnie w szybkim tempie od wielu, wielu lat. Epidemia koronawirusa sprawiła, że ten wzrost jeszcze przyspieszył. Ja dokonałem wczoraj zamówienia w tym sklepie. No i sprawdzimy, co się dzieje z moim zamówieniem i jak to wszystko wygląda od środka. Zapraszam do spółki. Answer.com powstał na początku 2011 roku w odpowiedzi na rodzący się trend przechodzenia klientów z offline do online. Answer.com jest wiodącą platformą sprzedającą modę online w Europie Centralno-Wschodniej. Jesteśmy obecni już na 7 najważniejszych rynkach regionu. Polska jest ciągle naszym największym rynkiem, ale 70% naszych przychodów pochodzi już z zagranicy. Działamy na mocno rosnącym rynku. W tym roku ten trend przechodzenia klientów z offline do online jeszcze przyspieszył. Po COVID-zie spodziewamy się, że ten trend zostanie utrzymany, bo zakupy online są jednak bardzo wygodne, pozwalają zaoszczędzić wiele czasu. Wybór produktów jest przeważnie wyższy, ceny często można znaleźć niższe, więc jeśli ktoś raz spróbował, to przeważnie zostaje z nami na dłużej. Docelowo chcielibyśmy być liderem rynku w segmencie sprzedaży młodych, lifestyle'owych marek z silnymi markami własnymi i z obecnością we wszystkich krajach naszego regionu. Ten rynek pędzi niesamowicie do przodu. Trzeba sobie poradzić z rosnącą skalą zamówień, a jednocześnie coraz wyższymi wymogami klientów, którzy chcą mieć wszystko na już. Nie chcą czekać na przesyłki, tylko chcą mieć dostawę najlepiej w tej chwili albo najpóźniej następnego dnia. Jesteśmy przygotowani do dalszych wzrostów. Nasz nowy magazyn, który wybudowano na nasze potrzeby w ubiegłym roku, może obsłużyć roczny przychód w wysokości przynajmniej 2 miliardów złotych, więc pod tym względem mamy dobrą perspektywę rozwoju. Oferta Answer liczy dzisiaj prawie 90 tysięcy produktów z ponad 350 marek, światowych marek. W tym mamy również ponad 6 tysięcy modeli naszej marki własnej Answer Lab. Wszystkie produkty, które do nas trafiają, najpierw przechodzą przez nasze studio. Tam są dokładnie fotografowane, filmowane, opisywane, aby zapewnić naszym klientom jak najlepszy komfort wyboru i oceny produktu. Przede wszystkim poszerzyliśmy w Answer.com ofertę premium. Mamy w tej chwili dużo więcej marek, takich jak Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Karl Lagerfeld, Grupa Armani. I dodajemy też dużo marek włoskich, takich jak Pinco, Liugio. I dodajemy właściwie cały czas nowe marki, po to właśnie, żeby klient miał jak najszerszą ofertę. Jeśli chodzi o markę własną Answer Lab, zależy nam na tym, aby klientki miały nieustanny wybór. Dlatego nasi i projektanci, i kupcy jeżdżą, właściwie przemierzają świat cały w poszukiwaniu nowych produktów, nowych kapsuł. I właściwie codziennie na naszej stronie pojawiają się nowe produkty. To, co ważne, to że współpracujemy zarówno z lokalnymi fabrykami, jak i z niezależnymi projektantami, właśnie po to, aby klientki miały jak najszerszy wybór najciekawszych produktów w najlepszych cenach. Jeśli chodzi o przyszłość, mamy apetyt zdecydowanie na więcej. W ciągu najbliższych 2 lat rozważamy wejście na nowe rynki. Myślimy o Litwie, Łotwie, Estonii, Serbii, Chorwacji, Rosji, Kazachstanie i w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy podejmować decyzje, na które rynki wchodzimy. W najbliższym czasie mamy w planach również poszerzenie oferty marki własnej Answer Lab. Ale oprócz tego stworzenie kolejnej marki własnej w ciągu najbliższego roku. W ostatnich 3 latach średnioroczny wzrost przychodów Answer.com wyniósł 46%. Oprócz wzrostu przychodów notujemy również dynamiczny wzrost pozostałych wskaźników operacyjnych, takich jak wartość średniego koszyka, ilość odwiedzin na stronach sklepu Answer, współczynnik konwersji czy liczba składanych zamówień od klientów. Poprawa tych wskaźników, jak również wzrost skali działalności powoduje szybki wzrost rentowności.
EBITDA za okres ostatnich 12 miesięcy, liczona do końca września 2020 roku, wyniosła ponad 23 miliony złotych. A trzeba pamiętać, że ostatni kwartał tego roku mamy jeszcze przed sobą. To pozwala nam bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość. Szybko rosnący e-commerce to przede wszystkim sprawna logistyka. Jesteśmy w Kokotowie pod Krakowem. Za mną jest magazyn Answer, który odpowiada za obsługę wszystkich zamówień. To tutaj trafiło moje zamówienie i stąd wyszła przesyłka do mojego domu. Zobaczmy, jak to wygląda. W Answer.com posiadamy nowoczesne, zautomatyzowane centrum logistyczne w Krakowie, które jest w stanie obsłużyć zamówienia o wartości 2 miliardów złotych. Największym wyzwaniem logistycznym dla Answer.com jest końcówka roku, okres Black Friday, okres świąt Bożego Narodzenia. Nasz magazyn ma pojemność przetworzenia 48 tysięcy zamówień w trakcie jednej doby, czyli jesteśmy w stanie przygotować i wysłać zamówienia do 48 tysięcy klientów. Wysyłamy zamówienia w modelu dwuetapowym do wszystkich obsługiwanych przez nas rynków. Ten model zakłada wysyłkę do hubów centralnych, logistycznych w każdym kraju, w którym działamy, a następnie z tych hubów wysyłamy produkty do naszych ostatecznych klientów, gwarantując im najlepszy czas zaopatrzenia dostęp tej części Europy.